Siema, jestem Nick, a to się to Nick the Player i dzisiaj wracamy do GTA 5 po to, żeby zrobić więcej wyzwań, które mi przysłaliście. A więc pierwszym z nich będzie jazda... Siema, ja jestem Nick, a to się to Nick the Player i wracamy dzisiaj do GTA 5 po to, żeby robić więcej challenge'ów, które mi przysłaliście. Na pierwszy ogień pójdzie zeskoczenie z najwyższego budynku w całym Los Santos BMX-em na ziemię, tak żeby się nie zabić. Coś czuję, że to nie będzie aż takie łatwe. Dobra, widzicie moją małą kolekcję helikopterów. Wiecie co, żeby oszczędzić sobie troszeczkę trudu z tachaniem tutaj tych wszystkich BMX-ów, postanowiłem używać po prostu kodów, tak? Będę brudnym, okropnym cheaterem i po prostu użyję sobie lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, X, B, Y, R, B, R, T i powinien się właśnie nam zespawnować BMX. No cóż, kompletnie nie wiem jak się zabrać za ten cały challenge, ale coś mi się wydaje, że będzie on dosyć niewykonalny. Nie podglądałem na internecie, jak innym to wychodzi, więc zobaczymy. Okej, żeby nie było aż tak nudno, zróbmy sobie chociaż dwa backflipy. Zobaczymy, czy uda nam się wylądować. Okej, okej, uwaga, uwaga, pierwsze podejście. Niestety nie. Skończyło się to tak, po prostu skończyło się to tak, jak podejrzewałem. Trevor... No cóż, połamał sobie prawdopodobnie cały kręgosłup, no i wszystkie inne kości w swoim ciele. To ciekawe tak w ogóle, że się nie zamienił po prostu w jedną wielką plamę czerwonych flaków, tak? Nie chcę być zbyt brutalny, ale to powinno się stać. Okej, a więc znowu jesteśmy na górze, tym razem jest noc i pada. Nie sądzę, żeby nam to jakoś pomogło, ale też nie sądzę, żeby nam to jakoś przeszkodziło. Tak szczerze powiedziawszy, to nie widzę jakiejś zbyt... O, matko, to na pewno nie była dobra taktyka. Czasami kocham nagrywać po prostu filmiki. No dobra, więc ta ostatnia próba tak naprawdę nie była do końca próbą, tylko największym failem tego roku, chyba mi się wydaje, przynajmniej na moim kanale. A więc możemy założyć, że gorzej być nie może. Po prostu jedźmy i próbujmy to zrobić. Okej, tym razem bez wyskoku, może to wtedy mnie to zgubiło. Okej, spróbujmy wycelować w tą czerwoną kostkę, może nam się uda. O cholera jasna, wiecie co, powinienem się odwrócić. I niestety nie, o matko. Szczerze powiedziawszy, patrząc na ten obrazek, zastanawiam się, jak mocno musi się wbijać siodełko Trevorowi w... No wiecie, to... nie, 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 schodzę po prostu na złe tematy. Okej, do trzech razy sztuka, tak jak mówię, ta druga próba się nie liczyła. Do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że teraz się uda, bo podobno czytałem, że jest to możliwe. Już komuś się to nawet kiedyś udało. Okej, a więc z tego co rozumiem, celujmy raczej na przednie koło tym razem, ponieważ na tylne, no cóż nam nie wychodzi. Och! No i cóż, Trevor nie poturbował się aż tak bardzo jak ostatnio, może dlatego, że wylądowałem tym razem jakby równo kołami na podłożu, na którym lądowałem, ponieważ też było jakby pochyłe. Może to jest właśnie to, czego szukamy. Dobra, spróbujmy teraz lądować na pochyłych powierzchniach. Może się uda. Okej, kolejne podejście. Ostatnim razem zauważyłem, że jak wychyliłem się do tyłu, to zaczęło mnie jakby ściągać w stronę budynku, a więc ja sobie tak myślę. Skoczmy, postarajmy się znowu ściągnąć w stronę budynku i pojechać po ścianie. Ciekawe, czy to nam się uda. Nie wiem, ostatnio wyglądało, jakby to było całkiem możliwe, więc spróbujmy. Okej, Trevor, przygotuj się na długi lot. Okej, robimy to samo co ostatnio, no ale coś tam się nie udaje, więc teraz spróbujmy, po prostu módlmy się, że przeżyjemy. Jakimś cudem. Niestety nie, i tym razem Trevor, jak widzicie, został solidnie zmiażdżony. Okej. To są obrażenia po upadku. No dobra, jesteśmy już na górze. Od razu wam mówię. Nie jest pewne, czy ten odcinek zakończy się powodzeniem. Dlatego, że szczerze powiedziawszy, na razie coś mi się wydaje, że nie mam zbyt dużych szans na wykonanie tego zadania. No dobra, więc próbujemy to, co ja ostatnio mówiłem, czyli po prostu zbliżanie się do ściany jakby. Ale no kurde, znowu nie wychodzi. Dlaczego to po prostu nie wychodzi wtedy, kiedy tego akurat potrzebuję? Okej, Trevor, próbuj to lądować. Udało się! Nie wiem jak, ale się udało. Prawa fizyki zostały właśnie zagięte. Trevor Phillips to Superman. Nie wiem, czy to się zrymowało, nie miało się zrymować. Ale mi się udało. Która to była próba? Piąta? Szósta? Nie będę mówił, ponieważ boję się, że po prostu się zbłaźnię tym, że nie umiem liczyć na naprawdę podstawowych liczbach. Ale kurde, udało się! Super! Przechodzimy do następnego wyzwania, czyli tym razem spróbujemy wylądować helikopterem na balonie, znaczy to nie jest balon, przepraszam bardzo, to jest sterowiec. Wylądujemy na sterowcu helikopterem. Jedziemy. Okej, a więc mamy już helikopter, lecimy robić drugi challenge. Bardzo się cieszę, że pierwszy się udał zaliczyć, bo naprawdę w to nie wierzyłem, szczerze powiedziawszy. Nie wyglądało, jakby można to było zrobić.
Okej, nie wierzę też, że uda mi się od razu tak zrobić ten drugi challenge, ponieważ on jest równie praktycznie trudny. Muszę wylądować na tym latającym sterowcu, naszym latającym helikopterem. Cholera jasna, w dodatku się oboje poruszamy, oba pojazdy się poruszają, to nie będzie takie proste. Myślę, że zajmie mi to kilka razy. A, no i tak, żeby jeszcze was uświadomić, żeby to zostało zaliczone, to muszę wylądować na sterowcu, a potem z niego wyjść i móc po nim chodzić. No dobra. Wygląda to nawet nieźle. Postarajmy się troszeczkę skorygować nasz lot. I teraz, uwaga, powoli schodzimy na dół. Chyba się udaje, szczerze powiedziawszy. No cóż, moje opanowanie helikoptera jest całkiem niezłe. Swobodnie usiądziemy. Oj, nie, wszystko się skopało. No dobra, dobra. Wiecie co, może to nie będzie wymagało tak dużo prób, ponieważ nie będę po prostu cały czas zginął. No chyba, że akurat helikopter postanowi się przechylić czy coś takiego i po prostu zginiemy. Okej, uwaga. Panowanie nad nim, nad tym sterowcem jest jakby troszeczkę inne, ale udało nam się go posadzić i uwaga, czy wyjdziemy? Zanim zginiemy? Trevor, nie tą stroną! Co ty robisz, człowieku? Spadniesz! Ahahaha! Udało się za pierwszym podejściem. No brawo, muszę tutaj siebie samego pochwalić, ponieważ no... Kurde. To jest po prostu piękne. Za pierwszym razem udało mi się zrobić naprawdę trudny challenge, za jakimś czwartym czy piątym razem, albo i troszeczkę więcej, po prostu nie umiem liczyć, udało mi się zrobić też kolejny, bardzo trudny challenge. Dzisiejszy dzień jest dla mnie naprawdę szczęśliwy, mam nadzieję, że wam się podobają te filmiki z GTA, ponieważ ja właśnie zaczynam, kurde, żałować, że nie zrobię ich więcej, po prostu dają mi one naprawdę dużo radości. Okej, jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie. Momencik. Zakończmy to w moim typowym stylu. A więc podrzucamy sobie kilka ładunków C4. I skaczemy. Teraz skaczemy. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda pomoc się przyda. Na razie. Zeskoczyłem na rowerze z wieżowca i wylądowałem helikopterem na sterowcu. Możecie mnie zabić. Moje życie jest kompletne. Dziękuję.